Cześć, pokażę Wam w tym filmiku, jak przygotować taki formularz logowania, jaki widzicie w tej chwili przed sobą. Skorzystamy z technologii Bootstrapa, zaimportujemy go sobie do naszego pliku, przygotujemy cały taki formularz w niecałe 10 minut i zobaczycie, jak szybko i łatwo można takie rzeczy robić. Będzie nam potrzebny plik, który sobie tutaj przygotowałem. Odpaliłem też od razu repozytorium, podlinkuję Wam je w czy tam w opisie filmu. I teraz tak, nie marnując czasu, korzystamy z emeta w kodzie, żeby nie pisać wszystkiego od zera samemu. HTML 5, Enter, gotowy szablon podstawowy. Zmieniamy język dla porządku. Teraz tak, żeby zaimportować Bootstrapa, mamy dwie opcje. Albo będziemy go wczytywać sobie plikami, czyli ściągamy archiwum, rozpakowujemy, zamieszczamy lokalnie, albo linkujemy bezpośrednio z CDN-a, czyli linkujemy z serweru Bootstrapa. Zrobimy tą drugą opcję. Na stronie Bootstrapa Get Started jest taka linijka do skopiowania CSS-a. Tam ją sobie na koniec da. I następnie podlinkujemy jeszcze JavaScript od Bootstrapa. Może będzie potrzebna, może nie, ale żeby już potem się nie zastanawiać, dlaczego coś nie działa, przejdźmy sobie do na koniec body i wklejamy na koniec body JavaScript. Zawsze skrypty wklejamy na koniec body, żeby nam nie zwalniały działania strony. Ok, jeżeli już to mamy, to możemy zabrać się za faktyczne robienie formularza i co ja będę chciał osiągnąć, to co widzieliście mniej więcej, coś takiego. W skrócie, tak ma wyglądać na komputerze, na urządzeniach mobilnych będzie zajmował całą szerokość strony, będzie responsywny i osiągamy to w taki sposób, że po pierwsze, musimy zdeklarować kontener według Bootstrapa, czyli musi mieć class container. Następnie w tym kontenerze musimy zdefiniować row, czyli jeden wiersz. Musimy to zrobić, bo inaczej ryzykujemy, że nam się wszystko porozjeżdża. W tym konkretnym przykładzie nie mamy aż tyle elementów, ale to w zasadzie, jeżeli coś ma być w jednym rzędzie, to powinno się znajdować w elemencie typu row. I tutaj wewnątrz zdefiniujemy sobie już właściwie nasz element ten zawierający formularz. Nadamy mu klasę call12, czyli standardowo wyświetla na całej szerokości ekranu. Natomiast callmd albo lg4 będzie oznaczało, że na ekranach większych niż bodajże 960 pikseli, albo teraz sprawdzimy sobie, ile jest breakpoint. Breakpoint dla LG 1100, tak, czyli między 992 a 1100, ok. LG4 i teraz, żeby odsunąć go na środek, bo LG4 to on byłby 4 szerokości, 4 12, ale od lewej strony dodajemy offset LG4 i to będzie nasz div. Teraz wstawimy mu do środka coś, bo inaczej będzie miał 0 pikseli wysokości, go nie zobaczymy. OK, zapisujemy, odpalamy go sobie tutaj. Jest napis zaloguj się, wiesz, odpalamy inspektora. A jest na środku, cały kontener ma 1140, ten element nasz ma 350 pikseli. I teraz jeszcze test na mobilnym. Polecie sobie tutaj emulator, że tak powiem, innego. Cała szerokość, wszystko się zgadza. Nie jest wyśrodkowany, zaraz coś na to poradzimy. OK. Wróćmy tutaj. Żeby wyśrodkować zawartość tego kontenera, możemy tu dodać klasę odpowiedzialną za to, tekst center. I ona wycentruje wszystko wewnątrz tego diva do środka. OK, teraz poniżej tego H1 dokleimy formularz. Wracamy sobie do dokumentacji Bootstrapa, content, component, forms i stąd ten formularz nawet też interesuje.
Kopiujemy go w całości. Klejamy tutaj, robimy porządek, żeby był ładnie wyrównany. Okej. Okay. Tak. I teraz tak, po kolei co tu się dzieje? Form, no to wiadomo, musi być na początku formularza otwarcie form, na końcu zamknięcie form. Form group jest klasą bootstrapową, która odpowiada za odstępy. Czyli za odstęp między ten pomarańczowy, który widzicie, margines z elementami formularza, żeby to się nie kleiło wszystko ze sobą. Następnie macie label, czyli etykietkę, to. I label musi być podpisany do czego jest. Jeżeli to pole ma ID example input email 1, to tutaj for jest example email 1. Przetłumaczymy sobie od razu na język ojczysty. Następnie jest pole input, czyli pole wprowadzania, typu email, czyli przypominam, według specyfikacji będzie wymagało znaku małpy gdzieś tam w treści adresu. Klasa form control to są ogólna klasa dla wszystkich elementów typu formularzowego w Bootstrapie. Ona ma cały szereg nałożonych wartości. Dobrze wygląda. Mamy szerokość 100%, mamy kalkulowaną wysokość, mamy paddingi, mamy wielkość ściągi, kolor, tło, bordery, wszystko zamieszczone w ramach tej jednej klasy. Aria Described By to jest pomocnicza funkcja dla czytników ekranowych, szczególnie dla aplikacji, które wspomagają osoby niepełnosprawne. To osobny temat, nie będziemy teraz tego poruszać. Small to jest ten podpis pod spodem, tą czcionką. Mogę sobie od razu. Form text klasa i text muted, czyli taki wyszerzony. Form text, co daje form text? A, tylko wyświetlanie blokowe i margines górny. OK. Dalej grupa kolejna. Form group. I tutaj mamy miejsce na hasło. Znowu tabelka, etykietka, input. I też klasy form control, type password, czyli będzie zagwiazdkowany. Włączymy. I dalej kolejny element, czyli ten checkbox. Form group, form check. Form check daje nam co? Check. Double. Check. Check jest. Padding nam dodaje z lewej strony, ale to, ponieważ jest wyśrodkowany, to tego nie widać. Zapamiętaj mnie. No i guzik na końcu. Loguj. Guzik jest klasa BTN, czyli ogólna klasa dla wszystkich guzików i BTN Primary to jest główny guzik, czyli w Bootstrapie jest koloru niebieskiego. Tam jest seria tych guzików. W ogóle klas przypisanych w zależności od kolorów. Na razie zostawmy primary. OK. Adres e-mail, hasło, zapamiętaj z logu. Teraz tak, nie podoba mi się, że to jest od środka. Było fajnie, tu już jest niefajnie. Możemy dla form grupy ustawić text left. W tym momencie wszystkie rzeczy w tej form grupie zostaną umieszczone od lewej strony. OK. Moim zdaniem wygląda dobrze. Teraz chciałbym, żeby ten guzik był na całą szerokość. Jest taka klasa w Bootstrapie. Do botonów. Bądź te kolory, tak, w zależności od primary, secondary, success, danger, warning, kolory z guzika. Mnie interesuje guzik blokowy, czyli taki. Muszę mu dodać ten blok klasy. OK. Teraz na to w ten sposób. Dodałbym dla całości od góry odstęp. Klasa MY, czyli margines w osi Y, czyli pionowy. I tutaj możemy sobie dodać MY 5. Jest 1, 3, 5. Najmniejszy, średni, największy. No i to bym jeszcze dodał mały odstęp, bo moim zdaniem jest za bardzo to sklejone. Również klas MY 3.
najmniejszy odstęp lepszy. Nawet chyba przesadziłem. Niech będzie jeden. Ok, no i ta formatka pod kątem HTML jest gotowa. W wersji mobilnej wygląda tak, w wersji desktopowej wygląda tak. Co musimy zrobić jeszcze, żeby to działało w języku PHP? Później musimy dopisać tutaj action, żeby kierowało do tego samego pliku dane. W kliknięciu zaloguj. I musimy ustalić, że metodą przesyłania danych będzie post. Dlaczego? Dlatego, że nigdy nie wysyłamy haseł, zwłaszcza getem, bo to się potem pokazuje w pasku adresu. I teraz po kliknięciu zaloguj, będzie mi kółko przeładował stronę. Jeżeli wpiszę cokolwiek, tutaj przeglądarka, wiedząc, że to jest e-mail, zaalarmuje mnie, że zapomniałem mopy. I on wysyła, tylko że oczywiście to w PHP nie jest w żaden sposób odbierane. I to jest gotowy formularz. W danym filmie możemy się zabrać za robienie formularza rejestracji.